Witamy wszystkich widzów w kolejnym odcinku magazynu Speedway Hacks. Dzisiaj omawiamy ósmą kolejkę, która odbyła się w tym tygodniu. Dzisiaj nie jestem sam, moimi ekspertami są Dariusz Wachowicz. Witam cię serdecznie, Darku. Witam serdecznie Ciebie, Dawidzie, bardzo dobrego zawodnika, rzekłbym top 3 ligi Adriana Wernickiego i wszystkich słuchaczy. Oraz Adriana Wernickiego, wspomnianego wcześniej przez Darka Wachowicza. Witam cię też serdecznie. Witam serdecznie Ciebie i Darka Wachowicza, bardzo dobrego zawodnika, rzekłbym top 1. Przejdźmy na początek do Ekstraligi, gdzie zmierzyły się drużyny Starej Gwardii oraz Jack Daniels Racing, Red Vipers oraz Red Devils Riders oraz wygrał lepszy album z drużyną Zbiralnej Zadymiarzy. Darku, jak oceniasz tę kolejkę? No, ta kolejka, muszę powiedzieć, przyniosła parę zaskoczeń. Spójrzmy na wynik meczu Wlam z ZZ-em. Mimo iż Wlam było gospodarzem, to jako faworyta można było wskazywać ZZ-a. Tutaj mieliśmy tylko remis. Druga niespodzianka to bardzo wysoka porażka ekipy Red Vipers na swoim torze dodatkowo kredowym, gdzie raczej nie powinni doznać takiej porażki. I trzecia, chyba najmniej zaskakujące, powiedzmy, wynik to porażka aż 11 punktami ekipy Danielsów ze Starą Gwardią. Tak jest. Obecnie mamy na ekranie program z meczu Red Vipers, właśnie z drużyną Red Devils Riders, więc zacznijmy omówienie tego spotkania. Drużyna Red Vipers zdobyła punktów 35 w składzie Adrian Wernicki, on zdobył 8 punktów, Jędrzej Korta 3 punkty, Maciej Anglart 15 plus 1, Jakub Fordon 7 punktów, Piotr Pawłowski 2 punkty. Za to drużyna Red Devils Riders zdobyła tych punktów 48, Jakub Wójcik 12, Kamil Nowak 6, Kamil Tokarczyk 9 punktów, Arkadiusz Szybiński 13, Hubert Janczycki 7 plus 1, Kasper Chyliński 1 punkt. Przed tym meczem drużyna Red Vipers była w tabeli trzecia, za to Red Devils Riders czwarta. Pierwszy mecz, przypomnijmy, Red Vipers wygrało jednym punktem, więc szykowało się wyrównane spotkanie, ale eksperci raczej przewidywali wygraną Red Vipers, gdyż właśnie jechali u siebie. Jednak życie pokazało inaczej i drużyna Red Devils Riders dosyć łatwo pokonała drużynę gospodarzy. Adrianie, jak ocenisz to spotkanie? Co o tym spotkaniu powiesz? No tak jak powiedziałeś, nasza drużyna, czyli Red Vipers, wygrała pierwszy mecz na wyjeździe jednym punktem, więc spodziewaliśmy się, że i tutaj zdołamy wywieźć dobry wynik. No niestety dla nas tak się nie stało. Można powiedzieć, że każdy z nas nawalił, zarówno ja, Jędrek, Kuba Fordon, jak i Piotrek Pawłowski. Jedynie Maciek Anglart uratował nasz honor, zdobywając 15 punktów z bonusem. Z kolei w ekipie gości no nie zawiódł w sumie nikt. Każdy przywiózł jakieś punkty. W sumie to każdy z seniorów zdobył przynajmniej jedną trójkę. Byli po prostu równiejsi i wyglądało to tak, jakby oni byli gospodarzami tego meczu, a nie my. Co na torze kredowym no nie powinno się zdarzyć. Dokładnie, zgodzę się z tobą. A kto według ciebie był zawodnikiem tego spotkania? Ja bym postawił na Maćka Anglarta właśnie z tego względu, że tak jak mówiłem, uratował honor Red Vipersów, ale na pewno należy wyróżnić także chociażby Arka Szywińskiego, bo 13 punktów na torze kredowym, czyli a do tego spół zewnętrznych, no to jest spory wyczyn. No mimo wszystko stawiam na Maćka Anglarta. A więc przejdźmy do drugiego spotkania pomiędzy drużyną Wygra Lepsze albo My oraz Zbieralnią Zadymiarzy. To był mecz tak naprawdę o piąte miejsce. Drużyna Wlamu była właśnie piąta z dwoma punktami, a drużyna Zbieralnia Zadymiarzy ostatnia w tabeli. Przed tym meczem nie posiadała ani jednego punktu. Tak więc to był mecz bardzo ważny, jeśli chodzi o rozstawienie w meczu o utrzymanie. Ten mecz rozegrał się na torze w Polanie. Drużyna Wygra Lepsze albo My zdobyła punktów 44, tyle samo co drużyna Zbieralnia Zadymiarzy. A powiedzmy teraz, jak to wyglądało u poszczególnych zawodników. Damian Choinka zdobył punktów 7, Bartosz Szymeczko 9 punktów, Mateusz Dziopa punktów 8 z jednym bonusem, Konrad Skiba, to jest chyba największe zaskoczenie, 9 plus bonus, Marcin Szałek, no standardowo
Jak na niego przystało 11 plus 2, Piotr Wózek pojawił się na torze raz i zdobył wykluczenie. Oraz drużyna zbierania zadymiarzy, chyba największy minus tego spotkania, chociaż z problemami technicznymi. Dawid Ociepa 5 punktów plus 1, 2 wykluczenia aż tego zawodnika spowodowane z problemami z internetem. Paweł Kaczmarek 3 punkty, Szymon Rola 12 plus 1. Wróćmy też do Pawła Kaczmarka, też 2 wykluczenia za przekroczenie limitu 2 minut. To też nie powinno się zdarzyć. Michał Frączek 12 plus 1, Dariusz Jagła 9 punktów oraz Kamil Skiba 3 punkty. To też nie jest słaby wynik jak na wyczyny tego zawodnika w tym sezonie. Darku, jak ocenisz ten mecz? Mecz, powiedzmy, dwóch najgorszych ekip w tabeli na ten moment. Zdecydowanie in minus, jeśli chodzi o ten mecz, to postawa Pawła Kaczmarka, jeśli chodzi o zbieraninę zadymiarzy i Dawida Ociepy. W ekipie wygra lepsze, albo nie było słabego punktu i po nim się zremisować w tym meczu. Najgorsze jest to, się najgorsze. No, może i najgorsze, bo wszyscy wiedzą, że ostatnio z Michałem Frączkiem mam na pięku. No ale Michał Frączek chyba będzie najlepszym zawodnikiem tego meczu, w mojej opinii. Przejdźmy do trzeciego spotkania tej kolejki, a zarazem ostatniego. Drużyna Starej Gwardii podejmowała drużynę Jack Daniels Racing. Jack Daniels Racing w pierwszym meczu wygrało 7 punktami i było stawiane jako faworyt w tym spotkaniu. Przejdźmy może do punktacji. Stara Gwardia wygrała ten mecz 49-38. Krzysztof Kordelewski zdobył 13 punktów, Adrian Najman 6 plus 2, Filip Sokołowski był blisko kompletu 15 plus 2, Bartosz Sałusiński chyba wrócił do formy 10 plus 1, Patryk Bucki 5 punktów, Mariusz Wacławski raz na torze się pojawił 0 punktów, Dariusz Wachowicz 10 punktów z dwoma bonusami, Patryk Antusik 5 punktów, Jakub Klich chyba największe zaskoczenie na minusy zdobył punktów 6. Adam Antosik 6 punktów, tak samo, tylko że jechał bieg mniej. Albert Fedorowicz to jest chyba największe zaskoczenie pozytywne w drużynie Jack Daniels Racing. 11 punktów z bonusem. Adrianie, jak oceniasz to spotkanie? No więc jeśli chodzi o ten mecz, to na pewno nie tylko hit tej kolejki, ale i całej rundy zasadniczej. Zaskakujący był skład Jack Daniels Racing. Szczególnie obecność Patryka Antosika, bo bardziej spodziewałem się tutaj Kędzierskiego czy też Gutmana. No najwidoczniej nie mogli się stawić na meczu. Małą niespodzianką było także to, że Michał Dawidziuk rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, o ile tak to można ująć. No Gwardia odniosła dosyć pewne zwycięstwo. Liderzy stanęli na wysokości zadania. Druga linia także dorzuciła swoje. Wioder zawiódł Kuba Klich. 6 punktów w wykonaniu tego zawodnika nie powala na kolana. Także Darek Wachowicz, czyli człowiek, którego nazwisko mrozi krew w żyłach przeciwników, zdobył 10 punktów z dwoma bonusami. No może nie jest to jakiś zły rezultat, ale na pewno sam zawodnik liczył na nieco więcej. Za to świetnie spisał się Albert Fedorowicz. 11 punktów plus bonus. Jak na tak mało doświadczonego juniora jest to naprawdę dobry wynik. No ale tak jak mówiłem, brylowali głównie gospodarze na czele z Filipem Sokołowskim i Krzyśkiem Kordelewskim. A który zawodnik był zawodnikiem tego spotkania według ciebie? Filip Sokołowski zdecydowanie. 15 punktów i 2 bonusy. No patrząc na program, to nie ma innej opcji. Przejdźmy może do tabeli teraz Ekstraligi. Jak to wygląda po tym meczu? Stara Gwardia po wygraniu z Jack Daniels Racing przychodzi na pierwszą pozycję w tabeli. Drugie jest wspomniane wcześniej Jack Daniels Racing, 16 punktów. Red Devils Riders wyprzedziło Red Vipers. I właśnie Red Devils Riders wyprzedza tę drużynę o punkt. Na piątej pozycji drużyna wygra lepsze, albo my. Ta drużyna ma punktów 4 oraz Wirena Zadymiarzy zainkasowała pierwszy punkt w tym sezonie. Jest na pozycji 6. I przejdźmy teraz do par w następnej kolejce. Drużyna Red Devils Riders podejmie Starą Gwardię. W pierwszym meczu Stara Gwardia wygrała 52-36. Darku, czy według ciebie
Red Devils Riders ma szansę na chociażby bonus? I jacy zawodnicy będą według Ciebie najmocniejszymi ogniwami obu zespołów? Red Devils Riders chociażby wygrać mecz, co dopiero mówić tu o zdobyciu bonusu. Jeśli miałbym powiedzieć, że jakiś zawodnik zaskoczy, to chyba Kuba Wójcik. Kamil Tokarczyk pojedzie raczej na dobrym poziomie, więc Kuba Wójcik może być tą postacią, dzięki której ekipa RDR będzie miała szansę na zwycięstwo. Przejdźmy teraz do drugiego spotkania. Drużyna Zbierany Zadymiarzy podejmie drużynę Red Vipers. Red Vipers w pierwszym meczu wygrało tylko 45-43, więc chciałoby się powiedzieć, że ta walka o bonus jest otwarta tak naprawdę. Chociaż drużyna Zbierany Zadymiarzy remisując z drużyną Vlam, no nie pokazała się z najlepszej strony. Darku, czy według Ciebie Red Vipers ma szansę na wygrał na to, że Zbierany Zadymiarzy, czy Zbierany Zadymiarzy wygra to spotkanie u siebie? Ciężko będzie ekipie Zbieraniny Zadymiarzy wygrać ten mecz. To chyba jeszcze nie ta kolejka, kiedy mają szansę na swoje pierwsze zwycięstwo w Ekstralidze. Chociaż kiedy jak nie teraz, następny mecz, jak się nie mylę, to będą podejmować zespół Jack Daniels Racing u siebie, co może być trudniejszym zadaniem do wykonania niż zwycięstwo z Red Vipers, więc jeśli mają to zrobić, to chyba teraz. Styku, mimo iż RV było gospodarzem. No nic, wszystko zweryfikuje tor. Właśnie a propos toru, jaki tor według Ciebie może wybrać drużyna Zbierany Zadymiarzy? Czy postawią znowu na Rzeszów, czy jednak postawią na mniej sprawdzony wybór? Tak jak na przykład Ostrów albo Zielona Góra. To ponieważ zależy od składu, jakim będzie Zbieranina Zadymiarzy, bo oni mają często problem z zebraniem na ekipy, więc to może być największy dylemat. Po ekipie Red Vipers i po tym, że w większości mają zawodników, którzy raczej lubują się w bandach, no to powinni postawić bardziej na coś kredowego, bo poza fantastycznym Adrianem Wernickim i solidnym Maciejem Anglartem, to próżno szukać na kredzie dobrych zawodników w ekipie Red Vipers. A jacy zawodnicy według Ciebie będą najsilniejszymi ogniwami swoich drużyn? No, jeśli mowa o Red Vipers, to pewnie Adrian Wernicki, który potrafi pojechać z najlepszych pól i pewnie będzie teraz też jechał z numerem 1. No i jeśli chodzi o Zbieraninę Zadymiarzy, to wszystko zależy, czy Dawid Ociepa będzie miał lagi. I też od tego, czy się pojawi może taka osoba jak Kacper Stróż, który był bardzo solidnym zawodnikiem. Rzekłbym, że chyba umiejętnościami jest lepszy niż Dawid. Dobrze, więc teraz przejdźmy do trzeciego spotkania. Red Devils Riders podejmie drużyna wygry lepsze albo my. I tu mi się wydaje, że sprawa bonusa jest zamknięta. Drużyna JDR wygrała na Polanie 54-36. No i jak według Ciebie, Adrian? Czy Vlam ma szansę na chociażby punkcik w tym spotkaniu? No Vlam to taka drużyna, którą każdy przed sezonem spisywał na porażkę, a już nieraz w tym sezonie potrafili zaskakiwać. No ale z JDR na wyjeździe nie sądzę, żeby wydarzyło się coś niespodziewanego. No myślę, że tutaj gospodarze odniosą pewne zwycięstwo. Damian Choinka ostatnio zawodzi w barwach Vlamu. Czy w tym meczu się obudzi, czy to jednak nie jest jeszcze ten mecz? Myślę, że będzie ciężko, patrząc na to, że będzie miał za przeciwnika Darka Wachowicza najprawdopodobniej, bądź ewentualnie Kubek Licha. No a oni zapewne będą chcieli wypuszczać juniorów, czy tam zawodników z drugiej linii do przodu, a sami skupiać się na obronie pozycji. Także to będzie ciężki mecz dla Damiana. No zobaczymy, może będzie miał dzień konia, ale będzie mu na pewno ciężko. A czy w drużynie Jack Daniels Racing, czy Albert Fedorowicz znowu pokaże się z tak dobrej strony, jak w ostatnim meczu ze Starą Gwardią? Rywala ma teoretycznie łatwiejszego, ale czy da radę sobie z presją? A może ktoś inny w drużynie Jack Daniels Racing wróci do swojej dawnej formy, jak na przykład Jakub Klich, który właśnie w meczu ze Starą Gwardią zdobył tylko 6 punktów? No na pewno Jakub Klich będzie chciał się zrehabilitować za tamten nieudany występ.
Albert Fedorowicz, patrząc na to, że jest w dosyć dobrej dyspozycji, myślę, że pojedzie solidnie. Ciężko mi powiedzieć, czy aż tak dobrze, czy może nawet lepiej jak w poprzednim meczu, ale na pewno będzie to udany występ w jego wykonaniu, tak przynajmniej typuję. Dobrze, zakończmy już temat Ekstraligi i przejdźmy do pierwszej ligi. W tej kolejce odbył się tylko jedno spotkanie pierwszej ligi w deszczu. Mecz falowanych Blaszek z Piccolo Racing nie odbył się, został on przełożony. W końcu pojechała tylko drużyna Magic Stars z SMS-em i wygrała 47 do 40. Przejdźmy do punktacji. Patryk Krawczuk 10 plus 1, Tomasz Winkel 3 punkty, Szczepan Wołowiec 11 plus 3, Mateusz Rafał 10 punktów, Krzysztof Spławski 10 punktów, on był juniorem i Patryk Chudziński, debiutant 3 punkty w dwóch startach oraz szkoła mistrzostwa Speedway Hacks. Kasper Jasica 17 punktów, niesamowity występ. Jedno wykluczenie, jedna dwójka, a reszta trójki, 5 trójek, bardzo dobra średnia. Rafał Drabiniak występujący w jednej kolejce Ekstraligi w barwach Jack Daniels Racing 7 punktów plus 2, Dominik Sołtys 5 punktów, Mikołaj Obczyński 1 plus 1, Gracjan Lustik 10 plus 1, Jakub Jarmusz jako rezerwowy nie pojawił się na torze ani razu. I pytanie do Adriana. Jak oceniasz to spotkanie? No więc w tym meczu mierzyła się drużyna bodajże z czubka tabeli kontra SMS, czyli nieopierzeni zawodnicy, którzy szlifują swoje umiejętności. Jako tor zostało wybrane Opole, który jest dosyć wymagającym, kredowym torem. Duży handicap mają tam zawodnicy z pól wewnętrznych, więc na pewno drugiej linii było ciężko. No jeśli chodzi o punktację, to w ekipie Magic Stars wszyscy pojechali na dobrym poziomie. Jedynie Tomasz Winkel poza jedną trójką pojechał słabo, bo 4-0 i wykluczenie. No on na pewno nie zaliczy tego meczu do udanych, ale reszta jak najbardziej. Jeśli chodzi o gości, no pierwsze co rzuca się w oczy to świetny mecz Kacpra Jasicy, 17 punktów. Naprawdę robi wrażenie. Gracjan Lustig pojechał też całkiem dobre zawody. Chociaż wydaje mi się, że stać go na jeszcze więcej. Tym bardziej, że jest bodajże najskuteczniejszym zawodnikiem pierwszej ligi pod względem średniej biegowej. No na pewno zawiodła trójka Drabiniok, Sołtys, Jobczyński. Oni dostarczyli łącznie 13 punktów do dorobku drużyny i to chyba zadecydowało o wyniku meczu. A kto według Ciebie był najlepszym zawodnikiem tego spotkania i zarazem tej kolejki, gdyż na razie opiechano tylko jeden mecz? No ja chyba tak samo jak w przypadku meczu RV-RDR, taki tutaj postawię na zawodnika z drużyny, która przegrała mecz, czyli na Kacpra Jasicę. 5 indywidualnych zwycięstw to naprawdę coś wartego odnotowania. Także stawiam na Jasicę. Gdzie Magic Stars prowadzi w tabeli, jest 3 punkty przed Piccolo Racing, chociaż Piccolo Racing odjechało jeden mecz mniej. Szkoła Mistrzostwa Speedway Hacks 9 punktów na trzecim miejscu oraz falowane Blaszki też jeden mecz mniej od Magic Stars i Szkoły Mistrzostwa Speedway Hacks, a mają punktów 0. Przejdźmy teraz do pary następnej kolejki. Falowane Blaszki podejmą Magic Stars oraz SMS podejmie Piccolo Racing. Darku, czy falowane Blaszki mają szansę na swoje pierwsze punkty, czy przegrałem dosyć sromotnie z drużyną Magic Stars? Teoretycznie ekipa falowanych Blaszek nie ma jeszcze żadnego zwycięstwa na koncie. Przyjeżdża do nich lider, więc są bez szans. Jednak jest to pierwsza liga, tutaj może się wiele wydarzyć. Ekipa falowanych Blaszek może zaskoczyć torem, w ekipie Magic Stars może nie zjawić się Patryk Krawczuk czy inna gwiazda ekipy i już mamy bardzo wyrównany mecz. Dlatego nie można wnioskować jednoznacznie, że ekipa Magic Stars wygra, jednak szansę oceniam 30 na korzyść Magic Stars. A na przykład jeśli falowane Blaszki, bo mogą to zrobić, wezmą jakiegoś topowego gościa z Ekstra Ligi, to wtedy jak to będzie wyglądać według Ciebie, bo jest to możliwe jak najbardziej.
musieliby mnie, śmiech, ha, ha, ha. A poważnie to jeśli by wzięli Filipa Sokołowskiego, no to mieliby szansę, to jest maszyna do robienia punktów, ale nie wydaje mi się, żeby Bartek Całusiński pozwolił jechać Filipowi w tym meczu. No ewentualnie jeszcze Adrian Wernicki mógłby pojechać, który bardzo dobrze pomaga kolegom i mógłby wywieźć zawodników falowanych blaszek na lepsze pozycje. Oraz drugie spotkanie Szkoła Mistrzostwa Spirity Hacks pojedzie z drużyną Piccolo Racing. Piccolo Racing musi wygrać to spotkanie, jeśli chcą się liczyć w meczu o złoty medal. A Szkoła Mistrzostwa Spirity Hacks u siebie może na przykład zaskoczyć Torem, albo Gracjan Lustig, albo Kasper Jasica, pojechać świetne zawody. Adrianie, jak to może wyglądać według ciebie? No na pewno faworytem będą goście, patrząc na tabelę chociażby. Gdzie to Piccolo ma nieco więcej tych oczek zgromadzonych. Chociaż zawodnicy SMS-u w poprzedniej kolejce przegrali jedynie 7 punktami z Magic Stars, którzy są liderami, a w dodatku jechali na wyjeździe. Także na pewno nie można ich skreślać. No zobaczymy jak to będzie. Tak jak mówisz, Gracjan Lustig może tutaj przesądzić o wyniku meczu. Na pewno ważny będzie też wybór toru, ustawienie zawodników, no i dyspozycja dnia przede wszystkim. Ale ja stawiałbym jednak na Piccolo. Dobrze, więc na koniec magazynu podsumujmy. W Ekstralidze drużyna Red Devils Riders podejmie Starą Gwardię, z Birena zadymiarzy podejmie Red Vipers oraz Jack Daniels Racing pojedzie u siebie przeciwko drużynie Wygra Lepsze albo My oraz w pierwszej lidze falowane blaszki podejmują Magic Stars oraz Szkoła Mistrzostwa Spójnej jak Piccolo Racing. Za wysłuchanie dzisiejszego magazynu dziękuję bardzo widzom, a za udzielenie swojego głosu dziękuję bardzo ekspertom. Darek Wachowicz. Dziękuję słuchaczom, że dotrwali do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Oraz Adrian Wernicki. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. Ja też jako prowadzący kłaniam się widzom. Zapraszam na kolejne odcinki magazynów. Do usłyszenia.